Mamy dzisiaj rzeczywiście niezwykle ciekawe spotkanie, proszę Państwa, bo dzięki Wam, myślę tutaj o przedsiębiorcach, myślę o, i to wszystkich przedsiębiorcach, myślę o małych firmach, o dużych firmach, wygraliśmy taki ranking wyjątkowy, bo przyznawany przez bardzo duży dziennik londyński, Financial Times, to jest największa gazeta finansowa, ekonomiczna na świecie. No i nie ukrywam, że jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, ale jeszcze raz podkreślam, to jest nagroda dla Was. Ale ja tą nagrodę odbierałem w towarzystwie przedstawicieli Berlina, Brna, Malmę, Amsterdamu, w ogóle no po prostu stałem i patrzyłem i nie wierzyłem własnym oczom, co się wydarzyło, że w takim gronie znalazł się niewielki Grodzisk Mazowiecki. Proszę Państwa, do 100 tysięcy staliśmy się, nazwano nas miastem przyszłości. I to myślę, że jest dla nas naprawdę adekwatna nazwa, bo rzeczywiście to, co się dzieje, nasze możliwości, możliwości, które wynikają z tego, że jesteśmy miastem i gminą, to też trzeba o tym pamiętać, że nie jesteśmy tylko miastem, ale mamy dookoła siebie 33 wspaniałe wsie, na których można inwestować, gdzie można się rozwijać, gdzie wielu wspaniałych ludzi podejmuje decyzję o tym, żeby zamieszkać i to powoduje tak dynamiczny rozwój. We are a specialist publication from the Financial Times Group, as the mayor mentioned, and we are read by senior level executives at companies with global operations. The purpose of our rankings is to identify locations in different regions of the world that have the best potential for future foreign direct investment. So we look at the same criteria that foreign direct investors would look at when deciding where to expand next. 2 years ago, we decided to make Poland one of those special country-focused rankings. So for the Polish rankings, we had categories of small, mid-sized, and large city. And it's in the small city category that Grodzisk Mazowiecki was placed. And in this category, the city shined. This resulted in the city ranking number 7 overall among all cities in Poland. And I think this is really a phenomenal result for a city of this size. And I believe this is testament to the hard work here at the local level. So it's time to start championing the city at the national and crucially the international level. I'd like to give my most sincere congratulations to all of you who've accounted for this success. Dziękuję bardzo.